I proszę pana, sytuacja wygląda mniej więcej tak. Jest godzina poranna, ulica Głogowska, z firmy do sklepu 100 metrów zachodzę. 50. Przechodzę tę drogę i już od samego wyjścia pani ekspedientka krzyczy do mnie trzy gazety, na co ja mówię tak. I zaglądam, proszę pana, do pierwszej gazety z brzegu, czyli do Słowa Ziemi Wschowskiej. Otwieram na stronie 16, bo lubię zaczynać czytać... Od strony 16? Tak, proszę pana. I widzę, że jest tekst nowego dziennikarza Słowa Ziemi Wschowskiej, który się podpisał Krzysztof Grabka, burmistrz Wschowy. Nie wiem, czy to jest ta sama osoba, która jest burmistrzem. I widzę zdjęcie, które bardzo dużo mówi, czyli wstęp wzbroniony na miejsce inwestycyjne, w którym Szwedzi mieliby postawić firmę Sweetwood. No, wybrał pan gazetę chyba najdroższą z tych wszystkich, dlatego... Tak. I też najbardziej kontrowersyjną. I rzetelną. I treściwą. Bo proszę pana, nikt jeszcze w całym powiecie nie pokazał tego zdjęcia, które tutaj zobaczyłem na stronie 16. Człowiek musi mieć naprawdę nie lada szczęście, żeby zaczynać się od takiej strony, na której są największe kontrowersje. Czyli rozumiem, że pana zdaniem największe kontrowersje budzi tabliczka. Wstęp zabroniony. Tak, ponieważ uważam, że jest to jakaś sprytna polityka gminy, która postanowiła wszędzie w tych miejscach, gdzie sobie nie radzi z problemem, stawiać wstęp wzbroniony. I tak chyba jest, proszę pana, na 55. pułku piechoty poznańskiej. I tam się zdenerwowała jedna mieszkanka, nie wiem, czy pan pamięta, przyszła i powiedziała... Która nie może wykręcić. Nie może wykręcić, powiedziała, proszę mi tę tabliczkę zabrać. No, nie powiedziała dosłownie, ale myślę, że taki był cel. I komisja rewizyjna to zbada. Tak. Komisja rewizyjna swoją drogą zbada, nie zbada. Pewnie zbada. Ale ciekawszy był moment, kiedy któryś z radnych zapytał panią Natalię, czy pan Ast, poseł Ast, jest w stanie wyjechać ze swojej posesji. Tak, dokładnie, tam gdzie mieszka pan poseł. Tym, że pan poseł ma bardzo dobrą sytuację, bo pan poseł mieszka prostopadle jakby do szeregowca w takim podwójnym domku i on ma możliwość manewru, czyli wjazdu bezpośrednio pod swoją bramę i nawet można powiedzieć, że on wykręci tam, bo on mieszka akurat w tym podwójnym budynku. Ale gdyby pierwszy sąsiad tak złośliwie się zagrodził, to nawet pan poseł nie wyjedzie. I pana zdaniem wykręci? Wykręci tabliczkę zaraz po tym, jak wyjedzie z posesji. No, myślałem, że powie pan, że wykręci jakiś numer. Osoby, które wykręcają takie numery, być może zainteresuje artykuł Kochaj i kontroluj w Panoramie Leszczyńskiej na stronie 14, ponieważ tam mowa jest o tym, że nastolatki piją, ćpają i siedzą w internecie. Ale kto jest temu winien, pyta autorka, a dokładnie Karolina Bodzińska, która, nie wiem, czy pan pamięta, jakiś czas temu też rozmawialiśmy o tym, że ludzie piją, ale starają się z tym problemem uporać. Starają się, ale tego nie da się opisać w polskich słowach. Zobaczmy kolejny film. I'm totally with a must be who has workbook. Powiem panu tak, że jeżeli nauczyciele w tej gminie w ten sposób wypowiadają się do kamery, to nie dziwię się, że nastolatki piją, ćpają i siedzą w internecie. No to mamy winnego w takim razie. Proszę pana, niepodległość, bo minął 11 listopada niedawno i na stronie 7 najnowszego, czyli dzisiejszego wydania Gazety Lubuskiej, jeden z dziennikarzy obywatelskich oburza się, ponieważ w Nowej Soli przeszedł tłum, który domagał się przywrócenia telewizji Trwam. I on mówi, że się, proszę pana, nie zgadza na to, żeby w czasie Dnia Niepodległości różne inne jakieś inicjatywy miały miejsce. Być może zmieniłby zdanie, gdyby przeczytał wiersz pani Ireny Totoszko, z tego co pamiętam. Znowu Słowo Ziemi Wschowskiej. Tak, pani Irena. Wiersze pani Ireny tak wędrują, bo to raz jest na stronie 5, a teraz na stronie 1. No, widać... Może została redaktorem naczelnym. Proszę pana. Ja pana słucham. No to dobrze. Mówiliśmy przed chwilą o pani Totoszko. Tak. Ostatnio też napisaliśmy, że podczas przyszłorocznych, czy w trakcie przyszłorocznych
dni w schowie wystąpi zespół Wolwer. Tylko nie wiadomo, gdzie wystąpi, bo ponoć jedna z instytucji nic o tym nie wie. Podobno. Ale chciałbym zwrócić fakt na jedno wydarzenie. Żebyśmy wrócili, czy przenieśli się bardziej w czasie do 15 odcinka SPP. Wie pan co, przyglądając się trzem gminom w naszym dużym powiecie, myślę, że Sunrise, Sława, Audioliver, Schlichtingowa, pieśń patriotyczna, Wschowa. Tak, po rosyjsku. Niech przyjedzie Wolwer i wygra ten turniej. Oj, nie wiem, proszę pana, bo tutaj trzeba by wysyłać SMS-y. Pierwsze, nie wiem, czy wschowska społeczność lokalna zgodziłaby się na to, bo to trzeba jednak jakieś złoty 22 wydać. No to wtedy Wolwer zagra dwa koncerty podczas jednego dnia. Na przykład drugi koncert będzie w Sławie i tam poproszą publiczność, żeby wysłała SMS-y. Przyjedzie na drugi koncert we Wschowie i tutaj wygra konkurs. No i dzięki komu zespół Wolwer przyjedzie do Wschowy? Dzięki komu? Proszę pana, dzięki dwom dziennikarzom ZWPL, którzy widać z tego wywołali wilka z lasu. Dzięki albo też przez. Bo może też być tak, że pewnego dnia, może nawet ładnego dnia, mieszkańcy Wschowy się oburzą i nas zlinczują. Powiem panu, dlaczego nas zlinczują. Ja już to widzę. Widzi to pan? Tak, ponieważ chyba, że Mariusz Totoszko przyjedzie z jedną koszulką, ale również ze sklepem taniej odzieży, i który będzie zawierał 1000 koszulek i wszystkim mieszkańcom rozrzuci. Ale jeżeli tylko będzie miał jedną na sobie i rzuci w publiczność, tylko jedna osoba tę koszulkę złapie, to reszta, proszę pana, będzie tym niezadowolona i nas zlinczują. To bardzo smutne, co pan mówi, ale jak już mówimy o smutnych rzeczach i o linczu, bynajmniej nie o Davidzie, to zobaczmy na stronę drugą. To zawsze moja ulubiona strona Panoramy Leszczyńskiej i komentarz pana Roberta Lewandowskiego, który przeprasza za Żydka. Wczoraj Robert Lewandowski grał, proszę pana, z Urugwajem. Bramki nie strzelił, a tu rozumiem. Taka, można powiedzieć, jakaś rekompensata. No, tutaj pan Robert Lewandowski pisze o pokłosiu. O pokłosiu pisał też pan, pisałem też ja. Znaczy bardziej pan pisał. Może, na naszych blogach w każdym razie. Odsyłamy, zapraszamy. W mediach cały czas słyszymy co nieco o pokłosiu. Występuje pan Sztur, który płaci pewną cenę za to, że jest główną postacią, czy główną twarzą tego projektu, tego filmu, ponieważ pan Pasikowski w mediach się nie wypowiada. Szturowi wytyka się dzisiaj każdy błąd, każdy błąd w wywiadzie, jakieś przejęzyczenie tak. I natychmiast tworzy się wokół tego jakąś taką historię. I powstają memy. Memy, czyli obrazki, które są przeklejane w internecie, są dopisywane krótkie teksty. Oczywiście powstało ich sporo na temat pana Sztura, ale powstało też, czy powstał, jeden mem a propos pana Chałupki. Tak, tym bardziej, że z tego co wiem, bo byliśmy na tym filmie Pokłosie, pan Chałupka nie wystąpił w filmie Pokłosie. No właśnie, a jednak ma mema. I czego się go tak czepiają, proszę pana? Zmieniamy temat. Musimy. Musimy, bo już się robi niebezpiecznie. Tak. Ostatnio napisał pan artykuł o podziękowaniach radnych. Zobaczmy te podziękowania. Jeszcze raz podziękowanie za plac Świętego Jana. I w tym miejscu pragnę jeszcze podziękować za naprawę chodnika. Muszę podziękować, bo dostałem pismo. I zobaczmy też drugi film, który być może będzie odpowiedzią na dziękczynną zagadkę. W zakresie drogownictwa i przygotowania do zimowego wytrzymania dróg w powiecie wschodzkim. No i panie Rafale, tak za co tak dziękują ci radni? Za co dziękują? Powiem panu, że kiedy pierwszy raz usłyszałem te podziękowania, to myślałem w ten sposób. Radni są w ciężkim szoku. Nie wiedzą, co się dzieje dookoła nich i myślą, że skoro nie wiedzą, to trzeba podziękować. Bo dzieją się według nich rzeczy pozytywne. Ale rzeczywiście ten drugi film pokazuje, że owszem, są w ciężkim szoku, ponieważ uważają, że jeden radny powiatowy został podmieniony i pojawił się drugi radny powiatowy, co być może sprawi, że w Radzie Powiatowej zajdą jakieś duże zmiany.
Bardzo ciekawa odpowiedź. Byłem na sesji powiatowej, kiedy właśnie zobaczyłem tę scenę, kiedy pan Burzyński no po prostu przyszedł bez owłosienia na twarzy i byłem w szoku. A nie wyproszono go, jak tam usiadł sobie? I wie pan, co pomyślałem? Że chyba mamy nowego radnego, że nie został zamieniony, tylko że nie wiem, jakimś cudownym trafem dołączono nowego. Dopiero po kilku chwilach dostrzegłem tego pana starego Cezarego Burzyńskiego. A ja, proszę pana, pomyślałem sobie, bo nie byłem na tej sesji Rady Powiatowej, ale jak zobaczyłem po raz pierwszy tę twarz, pomyślałem, że radni z ekipy rządzącej posadzili tam kogoś z obowiązaną głową bandażem i później odwiązali i pokazali, to jest nowy radny powiatowy. No i przegłosowali, że tak. Że się zgadzają, że to nowy radny powiatowy. No ale pan mówi, że to jest radny Cezary Burzyński. Więc pełen szacunek dla radnego Burzyńskiego za taką metamorfozę. Bo szacunek i podziękowania, bo jestem pewien, że radni miejscy dziękowali właśnie za to, że w końcu się ogolił i ościął włosy. I jak widzi, bo widzi pan, że jak tutaj w środę radny Burzyński przychodzi bez brody, w czwartek dziękujemy radni miejscy. Taka chyba powinna być kolejność. I taka też więź radnych, jednych z drugimi. Jak jest za co dziękować, to warto dziękować. A nie jak myśleli na sesji Rady Miejskiej, że się dziękuję tutaj burmistrzowi za coś. To takie zawoalowane było. No tak, ale być może też warto wprowadzić takie święto we Wschowie, tak zwane święto dziękczynienia. I każdy, kto się ogoli, będzie mógł przyjąć właśnie takie podziękowania listownie, mailowo, telefonicznie. Jurek Owsiak w Gazecie Lubuskiej informuje, że ma dosyć zasprejowanych tojtojów w czasie imprez, które organizuje i sam będzie tych tojtojów pilnował. I to jeżeli na Woodstock przyjeżdża prawie milion woodstockowiczów, czy fanów muzyki, no dość szeroko pojętej, bo różne typy, no to będzie miał co robić. Myślę, że kiedy Jurek Owsiak się ogłasza w Gazecie Lubuskiej, że jest w stanie tam dopilnować te tojtoje, to można by go zaprosić również do Wschowy, bo... Tam wystarczy jeden tojtoj. Tak, bo w czasie Dni Wschowy zbyt dużo osób nie ma i nie kręci się. Większość gdzieś tam na mieście załatwia swoje sprawy. I mielibyśmy... Nie. Większość załatwia swoje sprawy na stadionie miejskim. A to prawda, zgadzam się z panem. I mielibyśmy, proszę pana, dwa w jednym. Czyli osobę, która pilnuje tojtoja, a z drugiej strony jest osobą rozpoznawalną. Gwiazdą? Tak, można po prostu dać mu mikrofon, coś by mógł opowiedzieć, zaśpiewać, krzyknąć. Mamy 50 milionów. No, coś w tym stylu. Długu. I ostatni temat, panie Adamie. To temat o dzieleniu się obowiązkami. A właściwie współdzieleniu obowiązków po 50% mężczyźni i kobiety. I parytety. Żeby było jasne, mężczyźni i kobiety, którzy są w związkach, bo jeżeli jakiś mężczyzna nie jest w związku, ale przepraszam, to nie musi się dzielić obowiązkami z nikim. Czyli rozumiem, że teraz idzie pan zgodnie z literą prawa, z konstytucją. Z którą? Że rodzinę tworzy kobieta i mężczyzna. Nie, proszę pana, ja mówię o tym, co przeczytałem w artykule na stronie 13 pod tytułem Podziel się obowiązkami i o tym, co mówią naukowcy ze Stanów Zjednoczonych. W każdym razie, bo ja mówiłem, że to są amerykańscy naukowcy. I dlatego kobiety żyją dłużej. Proszę pana, właśnie problem polega na tym, że ci szwedzcy naukowcy twierdzą, że kobieta jest zmęczona i występuje zwiększone ryzyko problemów zdrowotnych, kiedy te obowiązki nie są dzielone na dwoje. A, to o to chodzi. Tak, a więc powiem panu tak. Jedno i drugie. Dlaczego żyją dłużej? To dlaczego kobiety żyją dłużej w takim razie? Dlatego pewnie, że no, skoro jest to bo nie oglądają mecze. Ryzyko problemów zdrowotnych, to częściej chodzą do lekarza. No tak. Bo mężczyzna, żeby pójść do lekarza, to musi umierać. Tak, albo na przykład musi przeżyć jakąś porażkę. Albo wpaść do krypty. Mhm. Proszę pana, i tego chyba życzymy. Żeby wpaść do krypty. Nie, nie. Tego, proszę pana, życzymy wszystkim naszym widzom. Czyli jeżeli ktoś się decyduje na jakiś związek, niech się zdecyduje. Widzkom? Też. Niech się zdecyduje na dzielenie się obowiązkami, a jeżeli nie chce się dzielić obowiązkami, to niech mnoży. Niech zrezygnuje ze związku.
No to widzę, że pan tak na ostrzu noża postawił sprawę. Że na ostrzu noża sprawę stawia Gazeta Lubuska. Pan się przyłącza do życzeń? Nie. W takim razie to był 23. subiektywny przegląd prasy. Zapraszamy na program następny.